Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzimy do Was z nowymi pomocami. Będziemy dzisiaj grać i dopasowywać skóry zwierząt właśnie do zwierząt. A także druga wersja gry to są memory, czyli będziemy musiały ćwiczyć pamięć i odnaleźć drugą taką samą skórę zwierzęcia. No to co, jesteście gotowe na rywalizację? Tak! Zaczynamy! Zapraszamy na film! Cześć! Kochani, dzisiaj będziemy się bawić, będziemy grać, wykorzystując pomoc od Lami Mamy. Zapraszam Was bardzo serdecznie na jej fanpage. Tam na Facebooku znajdziecie właśnie dużo pomocy od Lami Mamy. Za jakieś drobne, dosłownie pieniążki. I zobaczcie, dzisiaj będziemy się bawić w skóry zwierząt. Mamy różne takie karty. Polecam Wam bardzo serdecznie to zalaminować. Jeśli wytniecie, zalaminujcie wszystkie te części, a tu możecie później jeszcze dorobić rzepy, więc dziecko będzie sobie na przykład dopasowywać skórę za pomocą rzepu. Też będzie. Ale my Wam pokażemy dzisiaj na razie, jak bawimy się tym bez rzepów, tak? A memory zagramy później. To będzie druga część tej gry. Zobaczcie, mamy takie oto karty. Porozkładamy. Tego jest naprawdę dużo, 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 dużo. Potrzebujemy chyba całego tutaj stołu, żeby to wszystko znaleźć. Wow, ale piękne te zwierzątka. Na razie memory odłożymy na bok. Michalinko, poproszę Ciebie, żebyś odłożyła na bok. Najbardziej się podoba koniec. Tak. Dziewczyny, to może będą nazywać zwierzątka od razu, co? Tak. No właśnie, zaraz porozkładamy i będziemy nazywać, dobra? Tutaj, tu. Okej, zobaczcie, mamy rozłożone zwierzątka i teraz widzicie te kwadraciki? To właśnie tutaj trzeba dopasować skórę zwierząt. Dziewczyny będą tutaj zaraz wybierać. Tak? No. Jest tego naprawdę masę. Zobaczcie, musimy nazywać jeszcze zwierzątka, więc proszę bardzo. Amelka wylosowała taką skórę. Gdzie będzie pasować ta skóra? Do jakiego zwierzątka, Amelciu? Michalinka. Super! A jak się nazywa to zwierzątko? Papuga. Bardzo dobrze. Teraz Michalinka. Michalinka wylosowała to. Michalinka, dobrze się przypatrz. Do jakiego zwierzątka to będzie? A może sama wiesz? Co? Może sama wiesz? No. Ja wiem. Jakie? Tutaj. Dobrze. Osa, bardzo dobrze. To mama wybrała to. Czy ja będę wiedziała? Czy to jest krokodyl? Zgadzacie się ze mną? Tak. Krokodyl. Amelcia, proszę, teraz ty. Ja? Tak, losuj. Nie, żółwia nie mamy. Nie rozłożyła mama żółwia. Wybieraj inne. No. Co to może być? Krokodyla. A to ja już mam krokodyla. To nie będzie krokodyla. To musi być inne zwierzątko. Może takie, którego mama nie rozłożyła. Wybierzmy inne. Okej. Okay. No to zebra. Pokaż, to jest zebra? Jesteś pewna, że to jest zebra? Na samej, samej górze. Pasuje? Tak. A jak się nazywa to zwierzątko? Żyraf. Żyrafa. Żyrafa, nie tak jest. Amen. Żyrafa. Michalinka, proszę bardzo, losuj. Wybieramy. Zibla. Zebra. No, ciekawe, czy dopasuje. To nie jest zebra. Nie, to nie jest zebra, to jest żyrafa. Ciekawe, czy dopasujemy. Może nie mamy takiego zwierzątka, może go nie rozłożyłam. O, Amelka już wzięła. Dobrze, Amelko, to jest? Motyl. Motyl. Nawet ten motyl się nazywa chyba paść królowej, jeśli dobrze pamiętam. Pięknie. To chyba sarna. Sarna? Dobra, co wybrałaś? Biedronka. Tak jest. Amelcia, proszę bardzo. Nie lubię biedronki. Krowę? A mamy krowę? Rozłożyła mama krowę? A może... To jest ptaszek. Jak się... Ptaszek. Dobrze, jak się ten ptaszek nazywa? Sroka? Tak, dobrze. Lady sroka. To jest sroka. Michalina, proszę. Dobra, Michalina. A ja potem kalemona. Jaka? Kalemona? Kalemona, kameleona. Świetnie wiedziałaś. Czy tu? Tak. Bardzo dobrze, to jest kameleon. A ja Amelka mi podpowie, co to może być? Paw.
Nie, ja cię żabę. Żabę, szukaj żabę, proszę bardzo. To jest na pewno oko. Mama, poszukaj pawia. To nie jest oko. Oko, tak się nazywa. Ziaba. No ziaba. Kto się? Które to może być to żaba? Dobrze, Michalinka. O, ja już widzę. Będę przedłużeniem twojej ręki. Dobrze, zobaczcie. Żaba. Kiciuś miał. A ja nie wiem, czy to jest kot. Pokaż. Nie, to nie jest kot. To na pewno nie jest kot. Ślimak. Amelka mówi, że to ślimak. Bardzo dobrze. Ślimak. Czy to jest kotek? O właśnie, no to jest kotek. Bardzo dobrze. Od razu widać, że kotek ma taką sierść. O. Dobra, wąż. Dobra, Michalinka dopasowała dalmatyńczyka, a ty? Co to będzie za zwierzątko? Zobacz. Dobrze, czyli jakie? Zebra. Świetnie, Michaszka, proszę. Meduza? A ty to? Dobra. To nie będzie kot. A co to jest? No jak myślisz? Proszę bardzo, dopasuj. Co to jest? Co to może być za zwierzątko? Na samej górze. Nie. Po twojej... Na samej górze mówi Misia. To. Co to jest? Kiedyś widziałeś na jak jechałyśmy? Nie. Tacie. Bo? Bocian! Kiedyś widziałyśmy buciana przecież. Proszę bardzo. Jak ona tu jest polski? Orka. Orka. Orka to jest, dobra. Orka. Teraz Michalinka. Czemu mamy czerwony? I ty też będziesz dwa razy, dopasujemy. Proszę bardzo, wybieraj. Ja mam też orka. To? Co to będzie? Sowa. Dobrze. To jest sowa. Czy mamy takie zwierzątko? Chyba nie. Nie mamy? Ja. Nie mamy takiego zwierzątka, ale to mamy. Dopasuj. Fisz, gdzie jest to fisz? Fisz. Tam jest fisz. Dobrze! Złota rybka! Złota rybka! Świetnie, tego nie mamy. Proszę bardzo. Dziewczyny, słuchajcie, dopasowują. Zobaczcie, bardzo fajna gra, gdzie muszą rozpoznać skórę i dopasować do zwierzęcia, ale przede wszystkim musimy nazwać to zwierzątko. Więc zobaczcie, ile one się tutaj uczą tych zwierzątek. Zwierzątka z całego świata i muszą dopasować, także zobaczcie, ćwiczymy troszeczkę tutaj koordynację wzrokowo-ruchową, bo musimy dopasować. Pokaż. Nie, nieprawda. A to tutaj? Dobrze. Tak. Niektórych zwierzątek dziewczyny nie wiedziały, że tak się nazywają. To nie jest pingwin. To nie jest pingwin. Jak się nazywa to zwierzątko? To jest chyba zwierzęta. Tak, panda. Panda. Panda, tak. Michalinka to dużo zwierzątek zna, natomiast Amelcia ma jeszcze z tym troszeczkę problemy. Zobaczcie, ona się dopiero uczy, ale świetnie sobie dziewczyny poradziły z tym zadaniem. Widzę, że im idzie jak burza idą dziewczyny. Dobrze. No Michalinka, nie wiem, czy to będzie tutaj. Dobrze, Amela. Dobrze, ja się... zostaw tu. Jeśli coś nam się nie... I jeszcze Michalinka. Też chyba liść. Dobrze. To jest lis. Bardzo dobrze. Amelko, jak nazywa się to zwierzątko? Flaming. Flaming, dobrze. To flaming. A Amelcia pamięta? Lis. To jest lis. A to? Lis. Pokażemy. Niedźwiedź polarny. Wiesz? Niedźwiedź polarny. A to? Pingwin. Dobrze. Tego nie ma. Pingwin. Świetnie. Super. Dziewczyny, udało nam się wszystko dopasować? Jeszcze ja mam. Jeszcze Michalinka coś ma. Foczka. Foczka, dobrze. Foczka. Jest foczka. A to Amela? Słoń. Świetnie. I jeszcze jedno zwierzątko. To Amelka powie. Wiewiórka. Bardzo dobrze. To jest skóra wiewióreczki. Okay. Kochani, druga część tej pomocy to są memory, czyli mamy już mniejsze troszeczkę kwadraciki. Też polecam Wam bardzo serdecznie je zalaminować. I zobaczcie, memory. Będziemy ćwiczyć tym razem pamięć, a więc tego jest naprawdę dużo, ale my wykorzystamy tylko, żeby Wam troszeczkę pokazać, jak gramy w memory. I będziemy próbować nazywać te skóry. Zobaczymy, czy dziewczyny będą pamiętać, z jakiego zwierzątka ta skóra pochodzi. No dobra, ale tak robimy. Zobacz, Melcia. Wykorzystamy tylko część, bo tu będziemy sprawdzać naszą pamięć. Tak, proszę.
O. A tu jest po dwa? Oczywiście. Amelka zaczyna, proszę bardzo. Dobra, połóż, niech Misia zapamięta. Dobra, zakrywamy. Ty też zapamiętaj. Teraz Misia. Dobra, Michalinka. Dobra. Bo ja już nie wiem. No nie wiemy na razie, musimy wszystkie zbadać. Teraz ja tutaj i tutaj. No dobra, teraz Amelcia. Inne może jakieś odsłoń. Dobrze. O! O! Mama gdzieś to odsłoniła. Brawo! A wiesz z jakiego zwierzątka? Z jakiego? Bocian. Bocian. Brawo. I Amelka zdobywa parę. I jeszcze raz. Proszę bardzo, Amelka. Jeszcze raz. To jest super. No tak. To będzie. No nie, zakrywamy. Teraz Michalinka. Zakrywamy. Teraz Michasia. O, czy ty tego... To samo, czy to druga? A nie, jednak nie. No dobra, to teraz mama. Pamiętajcie, odkładamy w to samo miejsce. O, Amelka, pamiętasz? No to nie, proszę. Nie, no bo ona wygra. Brawo! Amelko, z jakiego zwierzątka to jest? Goń. Gąsienica, tak jest. Świetnie, jeszcze trochę trudne dla Amelki. Znowu to samo odsłaniasz? No dobra, szukaj, gdzie to może być? No nie to samo, o, zakrywasz. Teraz Michalinka. Tak. No. Nie wiem, próbuję. Dobra, próbuj inne. O. Czekaj, czekaj, ja teraz. Nie wiem, czy... O, ja cię nie trafiłam. No dobra, Amelka, zobaczymy, czy pamiętasz. O nie, nie trafiłaś, odkładasz. Jeszcze raz. Serio? No. Kto trafi, to jeszcze ma jedno. Dodatkowy... Nie, to znowu ten trafi. Ojacie, a wiesz, Amelka, co to jest? To jest to chyba... O! Rak. O, a to jest miś panda. Mam! Jest, też mam parę. Czy to jest rak, dziewczyny? Zgadzacie się ze mną? To jest rak. Dla mnie to jest krab. Nie, to jest rak. Zobacz, tu idą nóżki. Krab. Krab jest okrągły. Jeszcze raz, uwaga, nie, mama. Amelka, gdzieś to było, gdzieś to było, tu? Nie. Nie trafiłam. Amela, teraz ty. Dawaj. Brawo! A z jakiego zwierzątka? Kogut. Brawo, kogut. Świetnie, jeszcze raz. Nie, no ona wygrywa. Ja cię. Będzie jeszcze jedna runda. Pewnie, że będzie. Możemy z wszystkimi zagrać. O, to nie to samo. Teraz Michalinka. Teraz Michasia. To pamiętam i chyba tu. O nie! Ja nie wiem, gdzie to jest. Ja nie wiem. Tu? O nie. Tu? Amelka, teraz ty. Ciekawe. Nie, to nie to, to nie to. Trafiła! Z jakiego zwierzątka? Miś panda. Miś panda. Panda, bardzo dobrze. I Amelka jeszcze raz. Ja mam jedną parę, Misia jedną, Amelka, ale ty masz dużą. No, wygrywa. Nie to samo. Michalinka, teraz ty. O, ja to co? Brawo! Z jakiego zwierzątka? Konika morskiego. Dobrze, konik morski. Uwaga, Misia. O, co to jest? Ryba kolczasta. Tak, taka ryba z kolcami. O, ja to nie wiem, gdzie to było. Brawo! I Michalinka, daj Michalince. Kochani, to teraz gra zakończona. Przyszedł czas na policzenie, ile mamy par. Amelka, zaczynaj. Licz. Głośno. Jeden. To jest. Dwa. Głośno. Trzy. I? Cztery. Nie. Cztery. Cztery. Dobrze. Amelka, zapamiętaj. Ile masz par? Ile masz par? Nie. Ile masz par? Cztery. A ile ma mama? Zobacz. Ile mam ja? Tylko jedno. A Michalinka, proszę bardzo, policz swoje pary. 1, 2, 3, 4, 5. Kto wygrał? Michalinka wygrała, bo Michalinka ma 5, a Amelka ma 4 pary. A mama przegrała, bo tylko jedną mam parę. Zobaczcie, kochani, na początku Amelka świetnie odnajdywała pary. Jak już ich było troszeczkę mniej, no to Misia
wtedy wystrzeliła jak z procy. Dobrze i udało jej się wygrać. Ale dziewczyny, myślę, że zagramy sobie zaraz jeszcze raz, ale z wszystkimi kartami. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie. Zajrzyjcie koniecznie do Lami Mamy. Taką pomoc możecie sobie kupić, wyciąć, zalaminować i posłuży Wam na dłużej. A my z dziewczynami gramy dalej, tak? I z Wami się już żegnamy. Zapraszamy na kolejny odcinek. Cześć!